Jaki jest prawdziwy sport dla prawdziwych dżentelmenów? Rzucanie siekierami. O, kurwa. Patrz, tam jest napisane. O, zaraz się zabawimy siekierami i tam jak jest ten celownik, to będziesz tam w sędzie stać i będziemy w ciebie rzucać. Zobaczymy, kto będzie bliżej, czy mi się uda. L siekiera dano. Mistrz siekier tak zwany. Patrzaj. Wybrałem ci szczęśliwą. Nie. Ja wziąłem czarną. To jest twoja szczęśliwa. Siedem Siekier to klub, w którym możecie sobie urządzić turniej z rzucania siekierami lub po prostu rekreacyjnie, dla zabawy, trafiać sobie do celu. Mieliśmy przyjemność odwiedzenia tego ciekawego miejsca znajdującego się na ulicy Tęczowej 25 we Wrocławiu. Cały nasz turniej oraz trening z tego ciekawego sportu możecie zobaczyć na kanale Paweł Diduszko. Zapraszam. Zaufaj mi, Krzysiu, nic ci się nie stanie. Tak więc zapraszamy do 7 Siekier. Generalnie jak z kodem Bloody macie 20 zł zniżki. Bęk. Dzień dobry. Elo. A był to zwykły dzień, czy to nie był, zwykły dzień? Był to zwykły dzień. A to diabeł niezwykły. A to powiedz diabeł, był to zwykły dzień. Był to zwykły dzień, kiedy Michał stwierdził, że... Dobra, w dupie. Zwykły dzień. Co ty z wyrolu? No, jako że pomału nastaje zima, postanowiliśmy zagrać na takiej lekko zimnej mapce. Dokładnie, zimno. Zimno! Bo u nas już spadł śnieg. I teraz mały restart i zaczynamy naszą przygodę. Czarnobyl to jest u ciebie w domu chyba. Ale serio, ten... widziałeś? Tam był jakiś. Patrz, tu jest jakiś reaktor, tam dalej są jakieś. VGZ, no, chodź, mam pomysła, chodź. Masz pomysła? Chodź tutaj, patrz, ustaw się tu w kącie. Chcesz mnie zamknąć w kącie? Zaufaj mi, dzięki tej robocie. Ustaw się za tą skrzynką. Zejdź na chwilę, zejdź, dzięki tej robocie będziesz po prostu maksymalnie bezpieczny. Wejdź tutaj, o, dobra, wejdź. Pokaż, tutaj. Pokaż, dalej. Co teraz? No, poczekaj chwilę, patrz, nie ruszaj się tylko przez przypadek, weź to. I teraz, cokolwiek by się działo, jesteś niewinny, prawda? Czy jesteś winny? Jestem niewinny. Dobrze, to patrz, to zrobimy tak, że teraz tutaj będziesz i będziesz maksymalnie bezpieczny. Maksymalnie, łapiesz? Nikt się tobie nie dowie. Dobra, cicho. O, dobra, nikt się nie dowie. No, kurde, prawie wyszło. Zamontujesz, dobra, kurde, uspokój się, dobra, cicho. Twoim zadaniem będzie tutaj siedzieć i nic nie robić. Dasz radę? Dasz radę? Dobra. No dobra. Nic nie robić, dobra? No, ale zaufaj odwiedzisz mi. Odwiedzisz mnie, tak? Odwiedzę cię. Chodź, i jeśli już wszyscy będą nawet nie żyć, to nic ci nie zrobię. Będziesz... Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Super. Dobra. Tak więc cichosza. Jakby co? Dobra. Jakby co? Tego przypadkiem nie otwieraj. Tego. Doskonale. Idziemy teraz sobie jakby nigdy nic... pozwiedzać troszeczkę. Co by tu sobie zrobić? Ach, zwykły dzień w jakiejś tajnej placówce. Dobra, jesteś tu nadal? Dobrze, no bardzo jestem. Dobrze, dobra, siedź tutaj, nie wolno ci się ruszać. Ach, zwykły dzień. Przechadzam sobie po... O, słyszę kogoś. Niby dobre, ale... Dobra, idę zobaczyć, co tam się dzieje. Na górze. Co tu się dzieje? Stop! Nie strzelać się! Zatrzymać się! Zatrzymać tą falę nienawiści! Stać! Czemu się strzelacie? Zacznijmy od tego. Diabeł zaczął tutaj strzelać. No właśnie, diabeł! Nie strzelać. Ty jesteś niewinny, tak? Tak, jestem survivorem. Ej, czemu... Czemu chciałeś zabić AB'ego? AB, co się stało? Co zrobiłeś? Cicho! Co zrobiłeś, AB? No, ja stałem sobie, a diabeł stwierdził, strzelę. Nie wierzę, AB, jak biegłeś! Dobra, nie, zaczekaj, AB. Chodź tu. A mam rozwiązanie pokoju. Wsadzimy cię do celi, za mną. Golden Deagle. Nie, no czemu mnie chcecie wsadzić do celi? Chodź do celi. No, AB, jesteś aresztowany. W imieniu prawa jesteś aresztowany i idziesz do celi. No to idź. Idź, prowadzę cię. No tam. Słyszę cały czas w ścianę i mówię, gdzie wy jesteście. I biegaj. Co to było w ogóle za akcja? Nie, chodź szukaj i zobaczysz, o co mi chodzi. Ej, ludzie, AB właśnie zginął. Bo słyszałem syczenie, AB przeszedł i ten pierd go zabił. Ej,
AB zginął. Ja nie wejdę tu, nie umiem. Flotar, czy ty maczałeś w tym palce? No, nie, ja was słyszałem cały czas przez ścianę. Czy ty maczałeś AB w AB palce? Nie, no. Ja tylko słyszałem strzały, przychodzę tutaj i widzę krew. Flotar! To mam do powiedzenia. Czemu nie chcesz do nas zejść? Odważny tutaj! Ej, co to jest? Co ty znalazłeś ten? Coś ty zrobił? Jak ty to zrobiłeś? Jest survivalistem. A, bo on jest parkurowcem, ma umiejętność parkurowania. Jak? Próbuję tutaj wejść. No to chodź tu, Flotar! Ale nie, drabina jest na górę i chcę zobaczyć... Tutaj, tędy możecie przejść do mnie. Drugą stroną. Ja cię kręcę, to utrudniasz robotę, z drugą stroną przejść. Jakbyście mógł prościej, co nie? Zawsze wszystko naokoło, co nie? On nas chce zrobić. Gdzie jest przejście drugą stroną? Ja to zrobię. Dobra, chodź, Matyniu, co tam się dzieje? No chodź. Tak, obserwuję cię bardzo. Dobra, chodź, popatrzyłem, co diabeł robił. Dobra, chodź, drugą stroną przejdziemy tam i tyle. Tędy to jest? Chyba ej, tak. Czy u was też o. Co tu robi Silo? Chodź, gdzie tu jest ta druga strona, ja się pytam. Tędy? Tu jest ta druga strona? Tak. Tu jest ta druga strona? I gdzie jest ten, jak to się nazywa? Ej, no Flotar mi się wydaje, że nas oszukał, bo tu generalnie go tu nie ma. Zapewne tam jest jakaś oszukana. Wydaje ci się to podejrzane, że mówi, chodź. Dobra, Flotar, to było oszukanie. Macie krzyk ustawiony. Tak. Ja was słyszę przez ścianę i próbuję do was mówić cały czas. Mamy talk, ja mam to tak, talk. Flotar, nie, generalnie... Tak, no. Ja miałem long. Flotar, powiedz mi, jak to jest, że nas oszukałeś, po tej drabinie nie da się wejść. Właśnie. Ja mam miel taki do włosów. Dlatego potrzebowałem drugiej osoby i dlatego nie chciałem do was zejść, ponieważ potrzebuję osoby, żeby się tutaj dostać. No, diabeł, pokaż mu, jak to się robi, bo widzę, że Flotar jest nienauczony. Patrz. Naprawdę, wiesz, diabeł już tu jest. Kliknij je. O kurde. Ała. Tam podzieli trochę, no. Dobra, nie da się tu wejść, bo tam jest tekstura. Aha. Ach, te wytłumaczenia. Dobra, panowie, to co robimy z tym Flotarem? No, czemu? Ej właśnie, może... Ej, dawaj Golden Eagle, to jest jedyne rozwiązanie! Chodź tu, Flotar! Flotar! Nie, on jest trochę podejrzany, jak dla mnie. No, trochę był. Dobra, jestem podejrzany. Jestem po prostu podejrzany kosztem. Ej, a może Golden Eagle, jak to będzie? Będzie... Ej, ja idę do więzienia, ja sam się zamykam w więzieniu, ja nie chcę. Daj, gitarę. Zatrzymać go! Okej. Może zagłosujmy, czy go zastrzelimy. Tak. Dobra, kto strzela? Demokrację mamy tutaj. Przepraszam. Ja mogę strzelać, ja głosuję za... nie. O, Golden Eagle strzeli! Dziękuję. Elegancko! Chciałem powiedzieć, że ja jestem kolegą diabeła od początku, więc powiem... Co tutaj nie, jest? Nie zabijajmy. No to ja też nie chcę, żeby go zabijali. A Flotar dalej ucieka. Cały czas, kurz ucieka. Dobra, co się dzieje? Ja zaryzykuję. Możecie odejść na stronę. Ja ci powiem, Sylo, ja ci powiem. Ladi. No to strzelaj. No. I co? Odważysz się? I co? Zginiesz chyba, i co? O nie, ciucia! I co? Widzisz, Sylo? No Thanos tutaj jest widzisz? Mówiłem ci, kurde, a ty jak zwykle... Mówiłem, zabij go. Nie, bo co? Widzisz? Mówiłem ci. Nie chcieliście. Oni głosowali za tym, żeby nie zabijać go. A widzisz? Od samego początku czułem. No i teraz wiamy przynajmniej winnego. Krótka piłka, Flotar, myk i po myk będzie Złoty zaraz. Złoty Gielek, tylko żebym go złapał. Gdzie on się znajduje? No, gdzie może być ten Flotar, co nie? Musimy go dorwać. Flotar? Gdzie jesteś, Sylo? Nie uciekaj mi tak szybko. Dobra, bo ja... Musimy go upolować. Ej, użyj tego! Masz na pewno radaru, coś takiego jak radar. Musimy go upolować, no. Nie mam czegoś takiego, bo Digla wziąłem. Masz? A, cholera. No, dobra, dupa. Musimy go na intuicję załatwić. Dobra, to miej szeroko dupę otwartą, może być wszędzie. Poczekaj, to coś jest... Flotar znalazł Matynia, który był sidekickiem. Ciekawe. Co nie? Ciekawe. Gdzie może być Flotar? Ciekawe. Musimy go znaleźć. No. O, jest tam! Ciemach. Co tam, chłopaki? Dobra, dawaj go, zabij go! Zabij go! Ach, doskonale. Wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak sobie to zaplanowałem. Dobra. VGZ! 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 Chodź! Widzisz? Mówiłem, że się uda. Chodź, VGZ! No, mówiłem, że będziesz bezpieczny, co nie? Chodź! Czemu ty jesteś? Chodź, VGZ, pokażę ci. Chodź, oprowadzę cię po moim fajnym miejscu, tak.
Zacznijmy może od pokoju głównego. To tak, tutaj. Jak chyba się przyjrzysz. No chodź tu, chodź tu. No już idę, już biegnę, już idę. Chodź, tutaj jest diabeł. Był surwalistem. Tutaj mamy Matynia, był to sidekick. Ale jak się przyjrzymy dalej, to mamy też tutaj, o, detektywa Silo, Flotara Jackala mamy też. To tu jeszcze jest? Tutaj jest, tu. O, jeszcze jest tutaj, o, tutaj jest Hogaty. Kim był Hogaty? No, po prostu. Ojoj, ojoj. Tak, tak, tą parzy. Au, 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 to jest już bardzo AB parzące. Jest. Tu jest AB. Jak widzisz, było wesoło. Ale czekaj, czekaj. Czekaj, ja idę tam z powrotem, dobra? No dobra, mi się tam spodobało. Możesz tam iść z powrotem, czemu nie? Ale chcesz mi jeszcze coś pokazać może? Nie, to wszystko. czemu oni wszyscy nie żyją, powiedz mi? No, długa historia, jak to się mówi, ale tak się zdarza. Gdzie ty poszedłeś? VGZ? VGZ? VGZ, myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. No i sobie poszedł. Halo? VGZ, co ty robisz? No tu jestem. No to chodź tutaj. Dobra, teraz pora na ostateczną przekąskę. Wiesz co robić? Poczęstuj się piesełem. No dobra, ale mogę tym? Ach. Ostro. No, ale nawet tyle. Śmiesznie. O kurde, dobra rundka była, podobałem się. Wszystkie trupy obok siebie. Dla mnie szczególnie. Dla ciebie? No, czy ja słyszałem słowo wrzód? Nie! Uuu, ostre słowa jak na wrzoda, muszę przyznać. No ostre, no co ja mogę powiedzieć, nie ostre? Ostre jak wrzód. Tak, ostre, o, ostre jak wrzód, witaj w wrzodzie. No, cześć! Jestem detektywem. A mnie ja już ty lubisz! Wrzód uwielbia zwierzęta, a ty, AB, tak się składa, że nie jesteś zwierzęciem. O, ty kurde! No, dokładnie. Ja dlatego... Ja kocham zwierzęta! Bogaty zgwałć AB'ego! Bogaty zgwałć AB'ego! Co? Chodź tu! Zostawić mnie! Dawaj, zgwałć go, wrzód, zgwałć! Ucieka! Co się wydarzyło? Dobra, on ucieka, szybko! Bierz go w wrzodzie. Witaj, panie VGZ. Dobra, wielkie polowanie. Ej, wrzód właśnie zamierzał zgwałcić AB'ego. O, Vladik, to jest moja... Zgwałć go w wrzodzie! Bardzo dobrze, bierz go! W imię prawości! Nie strzelaj, proszę, nie znowu do mnie na start. Zrobiłeś rola? Dobra, komu mogę zaufać? Nie możesz zaufać! Strzel do mnie! Strzel! No tak, mogę ci zaufać, strzel, to nie powinienem do ciebie strzelać. Tak, ale to nie możesz mi zaufać. Strzel lepiej do mnie z tego Golden Deagle'a, no. Daj. Dobra, jestem dobra. Bardzo ten. Strzel w Bladiego. Tutaj, no, za tobą do Blady wziął. No nie. A czy nie Blady jest tym? Prawość. Mogę? Prawość. No nie wierzę, diabeł. No dobra, masz. Dzięki. Albo ja już mam jednego Deagle'a, albo nie. Musisz R na to nacisnąć. Dobra, chyba wiem o co chodzi po prostu. Jak VGZ? Jestem za blisko ciebie. To nie zadziałało. VGZ, ale ty zaszukane. A ja słyszałem... Czy ja słyszałem AB'ego? AB, gdzie jesteś? O, dziś ty chcesz być dzisiaj moim przyjacielem. Doskonale. Jestem survivalistą. Ty, czym jest VGZ przyda. Ja też słyszę VGZ. Gdzie jest VGZ w ogóle? Uuu, ej, ja słyszę VGZ, też go słyszałem. No. Cicho. Ej, oni coś knują chyba. Dobra. Tak. Sami jesteś knują coś. Co? A, no tak, cześć. Mówiłem na... Jestem Jackalem, kogo zamienić? Mnie. Co? A jestem dobra, chodź Mateusz ze mną. Dobra, co by to To brzmi na jakiś taki podstęp, szczerze mówiąc. To brzmiało co najmniej podejrzanie. Nie no, sprawdziłem go, jest surwalistem. Moment, kto jest survivalistą? Jak ty to robisz, Bogaty? Że ja cię wyciszyłem, a ty cały czas dobra, gadasz? Ja jestem survivalistą, przepraszam bardzo. Przecież AB jest survivalistą. Ja to chyba AB kłamie, coś mi się nie wiem. Czyli poczekaj, dwóch survivalistów? Coś to jest i tak. Raczej nie. No, coś to jest i tak. Jackal by nie mógł kupić. A co by Jackal nie mógł kupić? Kupiłem Golden Deagle'a. Ale Jackal też może kupić. Nie, Jackal nie może kupić Golden Deagle'a. Ej, czyli Hogaty kłamał? Nie, to ja żartowałem po prostu. Chciałem, no to ty kurde! coś tu nie śmierdzi, szczerze mówiąc. Chciałem, żeby się zestresował i wiecie. No. Żeby pokazał. Coś tu śmierdzi.
coś tu jest podejrzany. Zostałeś. Ej, nie, no to chyba, wiesz co, słyszałeś się, i wydaje mi się, że to jest oczywista sprawa. Masz Golden Deagle'a, wiesz co dobra, z tym zrobić. Chodź. Masz ten, weź strzel. No i ten zabrał. No nieważne, chodźcie, Hogaty, kim jesteś? Poczekaj, chodź, kim jesteś, Hogaty? Do każdego pokolenia. Ja Innocentem. Innocentem? Oni cały czas jadłem z tym, z VGZ-em od początku. Ladi, masz on wie, kim jestem akurat, nie? Także ja tu mówiłem, no, że ty jesteś survivalistą, to daj mi Ja mówiłem, że będę udawał tego. Tego proszę nie zabijać. Ale moment, coś tu nie gra. Ja z VGZ-em od początku rundy jestem, znowu mnie zabiją, no. Ej, ale VGZ kłamał w żywe oczy o twoim istnieniu, Hogaty. Ja kłamie z detektywem. Ej, nie kłamałem o Hogaty, tylko mówiłem sobie pić. Ej, Hogaty chyba zamienił VGZ-a na swoją stronę. Tak, tak, no i co? Poczekaj. Cicho, Hogaty, nie ruszaj się! Hogaty, nie ruszaj się przez chwilę! Ej, zatrzymajcie go! On się rusza! Znowu mnie zabił! Zatrzymać go w imieniu prawa! Stać! Stać! Ej, no czego on się nie zatrzymuje? Strzeliłem, nic się mi nie stało! Jednak! Sidekick! Następnym razem już mu nigdy nie zaufam, będzie strzelany. No, Golden Deagle działa, krótko mówiąc. Czyli krótko mówiąc, mam jeszcze jeden strzał w razie czego. Czyli jesteś ten, jesteś innocentem. No dokładnie. Czyli krótko mówiąc, jeszcze jeden musi być. On był sidekickiem? No, musi być jeszcze Jackal w takim razie. Zaraz. Czyli... Detektyw go osłaniał. No ale detektyw jakby no. Detektyw, detektywem. Nie da się detektywa zamienić jakiegoś... O nie! A on był z Matim w tej szopie, wiedziałem, że strzelił! Ale dobra, ty. I Mati nie był obity! Ja, nie. Ja cię kręcę! O, dzień dobry, panie Piesele. Dzień dobry, panie Flotar. Dawno się nie kumplowaliśmy, tak, muszę przyznać. Tak. Dobra, chodź tu. Chodź. Na górę? Nie, tutaj. Chodź, chodź tu. Ej, na Whisperze, rozumiem? Tak, na Whisperze. Och, to się nazywa rozczarowanie. Flotar. Ej, nie wiem, dobrze, że jesteśmy tutaj w trójkę. Diabeł, co ty tutaj tujesz w ganku? No, się schował razem z nami. A, podstępy. Blady do mnie mówi, a widzę takiego diabeła. O, takie dobra, mam świetny pomysł. Sprankujemy kogoś, chodźcie. Czy to będzie... Martwe ciało prank? Nie, dobra. To będzie... Jezu, do Golden Deagle'a i chcesz strzelić. Co tu się dzieje? Czemu macie Golden Deagle'a? Dobra, no tak, Abby, idź tam na chwilę, jestem detektywem, idź tam na chwilę i nie wracaj tutaj, jestem. Dobra, okej. No są te picia, no to w kilku miejscach. No, na ziemi. Ej, co? Bloody! Aha, dobra. No co, Gałganku? Już myślałem, że... Dobra, możesz już wejść, panie Abby. Abby'ego tu nie ma chyba. No cóż, poszedł sobie, no trudno. Abby, ale... jesteś? Ale dobra, w każdym razie... Dyskotekę zrobimy tutaj, teraz patrzcie. Idziemy w drugą stronę. Bang. I po prostu ktoś musi ten wejść, chodźcie. Zaciągniemy kogoś z drugiej strony. Nie! Uciekaj! Co mi się ma stać? Chodźcie! Dobra, chodźcie wszyscy, Gałgany, chodźcie. Dobra. Chodźcie, plan jest dobry, teraz zostaniesz z drugiej strony. Kogaty! Co ty robisz? Czemu zacząłeś? Zacząłem skakiwać. Dobra. Strzelałem w rurę. On strzelał z Deagle'a! Koniec tego strzelania, proszę za mną. Idziemy pochodzić sobie. No nie wierzę. No. Boże, trzeci raz od pociągu. Masakra. To się nazywa... W poprzedniej rundzie byłeś survivalistą, ty byłeś detektywem. W tej rundzie jestem survivalistą i ty jesteś detektywem. No cóż, bywa. To się nazywa rozczarowanie. A, myślałem, że będę czekałem. Zastanówmy się. Co można ciekawego zrobić tutaj? Nie, po prostu... Dobra, na górze jest granat, który właśnie wybuchł. I się pali. Ej, kto to podpalił to? No ja. Ale jestem survivalistą. Ja mogę. No dokładnie, to jest dokładnie, to jest survivalist. On może robić wszystko, co mu się żywnie podoba. Dobra, jestem traitorem, zabiję was. Ej, czy to prawda? Nie, żartowałem, nie bij. Jestem survivalistą, mogę używać. On może używać takich rzeczy, jest survivalistą, to prawda. Ale on jest survivalistą, co? Nie bij. Tak, jest survivalistą. Ludzi bije. A co jeśli ma baseballa i... Flotar jest survivalistą, więc może Tomek robić wszystko. Co? No. Odsunąć się! Nie, ja może nie idę z nimi. Odsunąć się, jak ma Tomek wjechać, to ja dziękuję. Ała! I detektyw przysłucha parę, się rozdzielimy na dwie grupy. Kto mnie uderzył dalej?
No ty. Dobra, to tak, krótko mówiąc, ja wam powiem tak, że Flotar jest survivalistą, więc jest totalnie niewinny. Oj, jest! Ja wiem, to jednak tradycyjnie tutaj. Widzę, że tradycyjnie poszło. Mówiłem, że za 5 sekund wjechał tamek. Ciąg wjechał na stację po prostu. Ja nie wiem, po prostu. No nie da się. Nie da się rundy. Naprawdę, Abby, nie mogłeś wytrzymać, żeby nie puścić Tomka. No przepraszam, tak wszyscy w tym... Boże, zawsze wszyscy stoją w rogu. 4 rundy pod rząd. Ja nie wiem, pierwsza runda by tylko była taka okej, okay, a potem wszyscy się z Tomka zabijali. To po prostu jak wszyscy stoją, to się nie da nie rzucić. Dobra, umówmy się bez Tomka. W ogóle no jak more zobaczyłem Tomek. Tylko, że Bloody padł tutaj, Tomek, to sobie wyobraziłem jego rage. Bloody, chodź się ukryjemy. O, ej, ps! Chodź tutaj! Dobra, dawaj na Whisper. No tak, tak jest. Dobra, dobra, luz. Teraz, no już nic nie może pójść niezgodnie z planem. To... Nic nie wiesz, co ty tu... Tak? Ej, mam złą wiadomość. Jaką? Jestem innocentem. No jestem takim prawdziwym, nie jestem. O, diabeł. Diabeł, powiedz mi, jak to się dzieje, diabełu, że ej, za każdym jest razem... traitorem. Nie, no nie jest traitorem, jest przecież detektywem, no. Ale jest piękne, jakby... Ej, dobra, na Whisperze teraz, na Whisperze. Pojawia się panda. Zawsze się pojawia panda, kiedy chcemy pogadać sobie spokojnie z Flotarem. No o, nic. Ostatnio nie żyje. No trudno. Oni się wszyscy jak, pozabijali. Ej, to może zostańmy tu wszyscy, diabeł. No. No dobra. Ej, mam taki, mam taki pomysł. Ej, jak ktoś tutaj wejdzie, to rozstrzeliwujemy po prostu. Ale na Whisperze wszyscy mamy, tak, być, na Whisperze, nie? Diabeł, jesteś na Whisperze? Teraz tak. A. Ej, patrzcie. Wszyscy wziąć broń, wchodzi dobra, tu dobra. I rozstrzeliwujemy. Co wy ej, na to? Czy... Tylko robimy barykadę. Tak, jakąś? Tak, zróbmy barykadę. Taką lekko. O, o właśnie. Chłopaki? No. Co? Mam super pomysł. No. Jaki? Tu stójcie, ja idę się wysrać. Dobra, okej. Okay. Dobry to pomysł. To jest dobry pomysł. Dobra, o, barykadę. Dobra, to wiesz co robimy, Flotar. Dawaj. Prosta myślę, piłka. Krótka piłka, myślę, co nie? Chodzi ci o zabicie diabeła, który akurat owkuje, ale nie. Nie. Co? Nie. Ja jestem innocentem. No ja też jestem sobie. Dobra. To na pewno jesteś innocentem? No na serio, no, jakbym był, to już byś pewnie... Już bym coś odrąbał. A tak to mi się nie chce, no bo nie mam. Po co? A tak, a zresztą poszedł zrobić kupę. To jest niehonorowe zabijać człowieka, który robi kupę. Takie są zasady honoru. Tak, to są zasady honoru. Dobra, luz. Ktoś, my jesteśmy innocentami, więc wystarczy tylko czekać, ktoś tu prędzej czy później przyjdzie. Tylko chwila, trzy osoby już nie żyją, szybko poszło. Czyli Hogaty albo Martyniu, albo Hogaty i Martyniu są jackalami, albo jeden z nich jest traitorem, albo jest jackal i traitor. Poczekaj, no to muszą być chyba obydwaj w sumie. W sensie prawdopodobieństwo jest takie, że raczej obaj są. Właśnie, bo przecież tam nie było pokazane, jak sprawdzali ciała, że ktoś jest jackalem. No, tak mi się wydaje, więc mi się wydaje, że pies pogrzebany. No generalnie strzelamy do każdego, kto tu wejdzie. A może ty jesteś traitorem? No nie, no przecież bym nie zabił łatwiej już diabeła, gdybym był, co nie? Tak. Nie, jest... Nie wiem, tak z minuty na minutę coraz bardziej. Dobra, się wydaje, że... spokojnie, kampimy. No nic coś nie zrobiłem, on sra, no nie zabiję go przecież jak. On sra, to się nazywa honor. Cicho. O, idzie tu. Gdzie są mordercy? Ej. Te kryminaliści najgorsi. Uj. Dobra, chłopaki, wysyłam się! Lisoj! Dzięki! Ej, diabeł, wracaj tutaj, gałganie, bo się kampimy cały czas. To było na jak śmieszne, podoba mi się. Fajne wejście. Cicho, zbliżają się. Na pewno tu kiedyś, muszą tu kiedyś przyjść, no bo jak nie przyjdą, to będzie mi smut. Nie zabijemy. To nie zabijemy ich. A może oni słyszeli? Cii, szukają nas, chcą nas zabić. Warszywe szczury. Nie chcemy was zabić, nic a nic. Doskonale, nic nie podejrzewają. Oni nie wiedzą. No, chyba, oni że nie można wiedzą. Krzyknąć tak. Nie. Okay. Muszę nas znaleźć, mam pełno czasu. No, nikomu się przecież nie spieszy. Wszystkie cztery łapy do góry. Rzucił granat, uciekać! Ale porobili. Teraz się nie uda. Wyszło, ale... Czekaj, jeszcze jeden jest tutaj, przed nami. Gdzieś tutaj. Oni zostali nie, tylko sami ze sobą, tylko że Jackal nie może wygrać z traitorem. No nie może wygrać. Nikogo już nie ma. Bez traitor i Jackal. Nie, wiesz co? Nie ma nikogo. Jesteś nie pewny? Nie ma nikogo. Tak. Traitor i Jackal. Dobra, tak. Ustaw się na końcu, dobra. Bierz shotguna w łapę. A teraz Madynio mógłby po prostu strzelić z Stigla sajtowego. Na 3-4. Na 3-4. 3-4.
Wiedziałem dokładnie, tak! Dobrze, dobrze, ale to było dobre. Rozegrał tą kolejny dzień. Ej! Flotar! Flotar! Chodź sam. Ja też wolę sam biegać, bo... No, naprawdę, tak każdy jest podejrzany po prostu. Niewinny, mam digla. To, ty niewinny, ty zawsze jesteś niewinny. Dobra. On zawsze jest niewinny. Siedzimy tutaj do końca. Dokładnie, tak jest. Do końca rundy siedzimy. Dokładnie, do końca rundy. Ty co dzień tu? No cześć. No cześć. No cześć. Tomek. Nie chcę tego. Tomek. Nie. Nadi. Dobra, ja wychodzę stąd, spierdziczam stąd. Też stąd. Ja stąd wychodzę. Ten, co po oknach biega. Ała. No, taki jestem, po oknach biegam. Bati, skacz na mnie. Nie. No chodź. Zostanę sobie no chodź. Tutaj. Tu jest fajnie. No chodź, no chodź. Tu mi się podoba, panie VGZ. Ale ma fajną miejscówę tutaj. A dobra. Też, dawaj, wybij, jeszcze dłużej. A, było blisko. Cholecia. Tutaj, na to, na to, tu. Na to nie albo, mogę wyjść, albo na tu, to się nie tu, da wyjść. Na te, na te, na te, na te wyżej myślę. No tak, chodź, ale to skacz na mnie. Zadymka. Dobra, i podskocz. Dawaj, dawaj, wybijaj mnie, wuhuu! Cholera. Oj. Aż się zakopciło. Niewidzialny ten, niewidzialna ściana jest niestety. Nie wiem, co oni tam robią, ale... Nie interesuj się, AB. Co? Mam Golden Digla. No to strzelaj. Nie, nie, no. Zostaw mnie. Puść. Strzelaj, panie AB. Nie, nie będę strzelał. O ty, to do mnie to ja. Ale jak będzie ktoś do mnie strzelał. A ja cię pukam w tyłek. Nie pukaj mnie, VGZ. No nie, co ty chcesz? No nie. Poczekaj chwilę, bo chcę strzelić w AB'ego i nie mogę w niego trafić. Strzeliłem. O ty kurde, no nie trafiłeś. Nie? A teraz? O ty kurde. O, teraz trafiłeś chyba. No, wiesz, jestem chyba zdrajcą. O, ja cię kręcę, ale jestem nie zdrajca. Zdrajstwo. Ojojojo. Który to taki zdrajca? Co by, było, żeby ktoś mnie strzelił? Cicho. To jest kurde, tak to by było, gdyby ktoś mnie strzelił z Golden Digla. Ciekawe, co by się stało. Co, nie? Nie wiem, nie mam. Ojeju, ale randomowe. Sylo. Masz przyczynę, żeby strzelić w Bladiego? A możesz strzelać! Ej, zobaczcie, co tu się dzieje! Golden Digla, strzelaj, ja nie strzelam! Morderca! To jest morderca! Kto strzela? Kto zabija? No. Kto jest jeszcze mordercą? Ej, on się kumplował z Bladim! Ej, musimy się zastanowić, czemu AB zginął. Kto go zastrzelił AB'ego? Kto zastrzelił AB'ego? VGZ! Zastrzelił AB'ego. No. VGZ chyba. A kim był VGZ? Sidekickiem. Sidekickiem był. Czyli ktoś musiał go zarazić. Kto jest na tyle zdolny, żeby zarazić VGZ-a? He? Przyznać się. He? Podobno ty byłeś jego kolegą. Tak się składa, że mam Golden Digla i co? Motherfucker? Tak się składa, że też mam Golden Digla. Oh. Czyli obaj mamy Golden Digla. Do Syla. Myślę, że to Sylwena w takim razie. Sylo, nie ruszaj się. Ebi! To tak. Matyj już strzelaj pierwszy. A może ty pierwszy? Nie no, strzeli do Syla. Sylo, czy jesteś winny? Przyznaj się. Ej. Ja proste, myślę, że jestem winny. Dwie osoby z Golden Diglem to jest coś nie halo. I może wystrzelcie do siebie po prostu. Ej, chcesz kogo? Ty mogę ci dać Golden Digla, chcesz może? Ja już rzuciłem jednemu Golden Digla, także... Ja mam od detektywa, bo jestem innocentem. Zobacz tego tam. No to się zamyśliłem. Nie mam pojęcia, nie chcę mi się po zastanowieniu strzelać do Sylo. Mógłbym, ale nie zdrowię. Dobra, ja strzelam do Syla. Sylo, dobra. Strzelam do ciebie. Strzelaj! Jeżeli umrę, to powiedz wszystkim moim bliskim, że to żeby się pier... O, wesoło się skończyło. Był niewinny. To jest podejrzana sprawa w ogóle. To jest w ogóle podejrzana sprawa. Był niewinnym. Jak był niewinnym? No bo Jackal. Bo widzisz, jak Jackal strzeli z Golden Digla do niewinnego, to się uda. Ciekawe. To było najciekawsze. Dobra. Szybko wyeliminowany zaraz. To tak, mamy tak. Jesteś niewinny czy winny? Jak to jest twoja? A nie, ty jesteś bogaty. Dobra, no to mamy jeszcze tylko Flotara. Dobra, to chodź, poszukamy go. No. Jak jesteś tutaj... Mi do samego końca. Mów na toku, bo się oddalasz czasami i cię nie słyszę. Jeszcze raz. No to mówię, że jak jesteś traitorem, to ci mogę pomóc z tymi gałganami. No niestety nie jestem, ale możemy się ich takich pozbyć, chodź. Tam na przykład jest Diabeł, ale z Diabeł jest zaufany, więc możemy go zostawić. Oprócz Pitkaka nie ma totalnie nic, więc chodźmy upolować Flotara. Jest. Faktycznie jest, trzaj się. Flotar! Flotar, czemu strzelasz do nas? Flotar, nie strzelaj. Flotar, co ty robisz? Flotar, co robisz? Czemu do nas chcesz strzelić? Flotar! Flotar, przestań otwierać ogień! Flotar, natychmiast przestań otwierać otwór! Przestań strzelać! Nie chcemy ci zrobić krzywdy, tak? Bladi, mogę sobie wziąć? Co chcesz wziąć?
No. Flotara? Bogatego. Nie, no zostaw. Nie, zostaw mogę? Biednego kogatego. Nie, zaraz. Nie, proszę. Zostaw kogatego. Idź, nie wiem, idź się pobaw ciałami, my polujemy na flotara teraz. Idź flotara nam dorwie. Nie, my dorwiemy flotara. A ty idź się pobaw ciałami, no. Dobra. Siu, to jest misja profesjonalna. Chodź tu, Hogaty. Hogaty, chodź tutaj, Gołganku. Hogaty, użyj leczniczej mikrofalówki, żeby nas wyleczyć. Szybko. Flotar! No. Nie zabijajmy cię. Chcemy tylko pogadać. Chodź, flotar! Nie, chcecie mnie zabić, nie, odejdźcie. Cicho, flotar, zaczekaj chwilę. Zaczekaj, flotar, stój, nie zabijem cię, obiecuję. Nie, chcę odejdźmy, ustalić odejdźmy wspólną wersję zeznań. No flotar, nie, no bardziej strzelam, widzisz? Okej, okay, dobra. Jaka... Mnie nie było tam. Diabeł jest zły, flotar. Flotar, diabeł jest zdrajcą. A czemu tak? No bo jest, aha, dobra, bo używasz diabeł jest zdrajcą. No. Idziemy zabić diabeła. No dobra. No skoro tak sugerujesz, to czemu nie? Rozumiem, że o to chodziło, żeby ustalić wspólną wersję. Tak, o to chodziło. A macie jakieś, powiedzmy, wspomagacze, które umożliwią nam znalezienie na przykład? Już nie mam. Niestety, Hogaty wydał wszystko na wódę. Znaczy na inne pierdol. No. Szybko! Hogaty jest... O, tam jest diabeł! No, to była wspólna wersja wydarzeń. No. Mówiłem, że flotar. No, ja też mówiłem, że flotar. Ograł! Nikt nie słuchał. Kurde, rozegrałeś to flotar. Flotar pan się chowa, później przychodzi nagle i bang. Nie no, miał za duży dar przekonywania, no. A, właśnie o to chodziło. Dobra, kurde. Znaczy, u nas w ekipie ogólnie jest tak, że jak robisz coś bardzo, tak... No cóż. To chyba elo takie. To chyba takie elo, co nie? Elo, no dobra, elo. Elo.